Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na recenzję bezprzewodowej myszki dla graczy Bloody R7. W opakowaniu znajdziemy, poza samym gryzaniem oczywiście, instrukcję obsługi, broszurkę pokazującą inne produkty marki Bloody, dwie naklejki z logiem producenta oraz informacje skąd pobrać oprogramowanie. Poza samą papierologią w pudełku są również kabel micro USB oraz przedłużka do odbiornika, która swoją drogą jest bardzo dobrze wykonana. Przewód jest w oplocie, a wtyk USB jest wystarczająco duży, żeby ułatwić wkładanie i wyciąganie z portu komputera. Na opakowaniu znajdziemy również garść informacji na temat samego produktu. Jak już wspomniałem, mysz jest bezprzewodowa. Z komputerem komunikuje się za pośrednictwem nanoodbiornika na paśmie 2,4 GHz. Producent podaje, że próbkowanie wynosi maksymalnie 500 Hz, co pozwala niezwykle precyzyjnie odzwierciedlić ruchy gryzonia w grze. Przy czym czas reakcji klawisza to tylko 1 milisekunda. Bloody R7 posiada optyczny sensor Avago A3050HD. Z maksymalnym DPI wynoszącym 4000. Metalowe ślizgacze oraz ogromna żywotność klawiszy, wynosząca aż 10 milionów kliknięć, sprawiają, że mysz przetrwa każdą bitwę. Gryzoń działa dzięki wbudowanemu akumulatorowi i nie potrzebuje dodatkowych baterii. Według producenta, w pełni naładowane ogniwo ma wystarczyć na 27 godzin ciągłego użytkowania. Jak jest jednak w rzeczywistości? Z góry mogę powiedzieć, że jest dobrze. Myszka jest bardzo dobrze wykonana i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Poza wymienionymi wcześniej informacjami, Gryzoń posiada jeszcze kilka dodatkowych bajerów, którymi chwali się producent. Mianowicie są to Core 2, Core 3 oraz Core 4. Co nam to daje? Core 2 pozwala na redukcję odrzutu broni w wirtualnej rzeczywistości. Jest to opcja darmowa. W dołączonym oprogramowaniu znajdziemy również Core 3 i Core 4. Posiadają one więcej zaawansowanych funkcji, takich jak tryb snajperski, tworzenie makr oraz strzelanie headshotów, a nawet tworzenie kombosów. Jednak za nie trzeba dodatkowo zapłacić. Aktualne ceny myszy oraz kodu odblokowującego wszystkie jej dodatkowe funkcje znajdziecie w opisie filmu. Oprogramowanie dostarczane przez producenta jest przejrzyste i proste w obsłudze. Pierwsza zakładka to wybór procesora. Mamy do dyspozycji 4 kategorie. Dla każdej z osobna są przypisane inne funkcje. Poza tym w myszce możemy przypisać do dowolnego klawisza osobne zastosowanie. Znajdziemy tu mnóstwo opcji przydatnych zarówno w grach, jak i w codziennym użytkowaniu. Ja w pierwszym profilu myszy mam przypisane dwa boczne klawisze jako kopiuj i wklej, a w drugim jako rzut granatem i podanie zaopatrzenia. Według mnie jednak najciekawszą funkcją do wyboru jest Tutor Pen, pozwalająca na rysowanie na ekranie monitora. W zakładce Sensitivity możemy ustawić interesujące nas wartości DPI, częstotliwość odświeżania oraz czas reakcji klawisza. W ostatniej zakładce, którą chciałbym Wam przedstawić, można włączyć funkcje polepszające łącze myszy z komputerem, sprawdzić stan baterii oraz ustawić interesującą nas jasność podświetlenia. Poza przedstawionymi opcjami jest również dostępne niewielkie okienko, które można umieścić w dowolnym miejscu pulpitu. Znajdują się na nim informacje o aktualnej wartości DPI, stanie baterii oraz funkcji tłumienia odrzutu. Zmiana trybu pracy oraz funkcji tłumienia odrzutu powoduje także zmianę koloru podświetlenia myszy. Niestety, samego koloru nie można ustawić ręcznie. Po dość długim użytkowaniu Gryzonia udało mi się znaleźć jeszcze jedną niewielką wadę. Mianowicie chodzi o polską wersję językową programu. Jest niepełna, posiada liczne błędy, a niektóre wyrazy i tak są po angielsku. Nie jest to dla mnie duży problem, ale wspominam o tym, gdyby to komuś przeszkadzało.
Oprogramowanie jest w dalszym ciągu rozwijane i co pewien okres czasu producent dodaje nowe opcje. Okej, więc skoro większość informacji od producenta już Wam podałem, sprawdźmy jak jest w rzeczywistości. Na początek test częstotliwości próbkowania myszy. Tutaj jest wszystko dobrze. Zmiana opcji w oprogramowaniu z 250 Hz na 500 Hz działa bez problemu. Zbadajmy więc teraz interpolację. Test przeprowadziłem na DPI wynoszącym kolejny 800, 1600 i 3200. Również w tym przypadku blody R7 wypada bez zarzutu. Myszkę przetestowałem w wielu produkcjach, m.in. Battlefield 4, Batman Arkham Knight, CSGO oraz Heroes of the Storm. W żadnym przypadku nie zauważyłem akceleracji wstecznej ani innych problemów z działaniem gryzonia. Rozgrywka była bardzo komfortowa. Poza tym czas pracy na baterii podawany przez producenta nie mija się z rzeczywistością i wynosi około doby ciągłego użytkowania w grze. Jednak podczas sporadycznego grania po 2-3 godziny dziennie mysz wytrzymała ponad 7 dni bez ładowania. Przy czym, gdy stan wbudowanego akumulatora jest niski, myszkę można podłączyć za pomocą przewodu micro USB i ładować podczas trwania rozgrywki. Lody R7 to doskonały produkt dla wymagających graczy szukających gryzonia w cenie około 100-150 zł. Wiele funkcji, takich jak zmiana DPI w grze, dobre wykonanie czy profilowanie pod gracza praworęcznego, sprawia, że gryzoń bez ogonka sprawdza się rewelacyjnie w wirtualnej rzeczywistości. Ale po niemal półrocznym użytkowaniu oprócz zalet znalazłem jeszcze kilka wad, które przynajmniej dla mnie są niewielkie. Po tak długim okresie testowym mysz działa dalej bez zarzutu, a materiał, z którego jest wykonana, nie wytarł się w żadnym stopniu. Mysz Blody R7 mogę polecić osobom, które nie mają dość wysokiego budżetu, a przy tym nie lubią być ograniczeni przez kabel.